Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia, tak jak zauważyłeś, po teście, po porównaniu dwóch, można powiedzieć, że wyjadaczy zimowych, jeżeli chodzi o prełosz.
ADBL kontra Shiny Garage. Tu jest odwieczna walka, odwieczna historia firmy. Ja zauważyłem, między sobą się prześcigają. I teraz tak, stwierdziłem, że zapuszczę swojego gruza, gamonia, trupa, szerszenia. Moje ulubione autko. Długo go zaszczurzałem, naprawdę długo. Pogody obrzydliwe. Jesienno-zimowe, sól. 3 tygodnie bodajże chyba go tak trzymałem. No katastrofa, naprawdę, ja już na niego patrzeć nie mogłem. Specjalnie zaatakowałem tylny zderzak, z tego względu, że tam leżał cover. Cover i on tak troszeczkę już przygasł, więc a tył u mnie ma naprawdę przesrane. Na maksa. Tam jest najwięcej syfu, najwięcej się brudzą felgi, zderzak. Tył to jest w ogóle katastrofa. Tam brud się wbija na maksa. Nie wiem, czy nie bardziej niż z przodu, naprawdę. Tam się tak cudownie zawija wszystko. I teraz tak, jeżeli chodzi o domywanie. No, moim zdaniem wygrał ADBL. Ja tym opryskiem się już od dosyć długa bawię. I na chwilę obecną, no, robi robotę. Robi robotę naprawdę masakryczną. Tutaj sobie pozwoliłem tak, u mnie takie standardowe rozcieńczenie, jeżeli chodzi o ADBL-a, to jest 40 ml na litr, to jest grube stężenie, ale jak przyjeżdżają szczury, robi robotę, które nigdy nie widziały, powiedzmy, konkretnego mycia. Shiny Garage, tak jak deklaruje producent, 1 do 20. I teraz tak, jedyny minus tutaj, jeżeli chodzi o te produkty, w porównaniu, ADBL niestety ma to do siebie, że krótko siedzi. Krócej siedzi, Shiny Garage zdecydowanie dłużej może posiedzieć, bo jest bardziej oleisty, ale to jest test, jeżeli chodzi o domywanie, czyli który zbierze więcej brudu. Moim zdaniem więcej brudu zebrał ADBL. I osobiście, jeżeli miałbym wybrać pomiędzy tymi dwoma produktami, jeżeli chodzi o domywanie, wybrałbym ADBL-a. I jest jeszcze jedna konkretna kwestia, słuchaj. Czy nie gryzą te produkty zabezpieczenia? Podkreślam, na zderzaku, bez przygotowania, cover, który tam siedział, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, jakoś tak. Tak czy tak on się już tam kończył powoli. I chciałem zobaczyć, który tak naprawdę go bardziej podgryzł. Zresztą zobacz, bo też to oczywiście nagrałem. Jak widać, po stronie ADBL-a zdecydowanie lepsze hydro. Tak naprawdę z prawej strony to tak jakby SG zebrało covera. Nie wiem, co o tym myśleć. Dziwna sprawa. I teraz tak, podsumowując. Osobiście, jeżeli miałbym wybrać pianę na zimę między tymi dwoma, czyli Shiny Garage versus ADBL, wybrałbym ADBL-a. Z tego względu lepiej zbiera i kolejny plus ADBL-a. Fenomenalnie odtyka zabezpieczenia. Powłoki, naprawdę. Bezdotykowo myślę, że na chwilę obecną u mnie to jest taki troszeczkę król. Bomba, naprawdę bomba. Odtykanie, zresztą widać to na zderzaku. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że Shiny zabrał tego covera. Tak jak widać, to było już po myciu. Nie ma go, po prostu go nie ma. I to widać idealnie odcięcie na zderzaku. Tam, gdzie leżał Shiny, tu, gdzie leżał ADBL. Także ciekawa sprawa. No dobrze, moją subiektywną opinię znasz, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch pian. Kolejne porównanie to będzie ADBL versus Cleantech. Tam też może być ciekawie. Znaczy ja już wiem, jak tam jest. Zobaczysz film, bo te filmy nagrywam zima 2020-2021. W tym momencie jest grudzień. Także specjalnie nagrywam tej zimy, żeby zima 2021-2022 pokazać przed zimą
która piana moim zdaniem zrobi robotę, jeżeli chodzi o warunki zimowe. I znowu się powtórzę z tą zimą. No dobra. Myślę, że na tym będę kończył. Śledź kanał, bo w tym miesiącu postaram się wrzucić kilka takich testów, właśnie porównanie pian z oprysku, które na bezdotyku, bo tu chodzi o to, że jak jedziesz, wskakujesz na bezdotyk, żeby zebrać jak najwięcej brudu, które moim zdaniem piana będzie najskuteczniejsza. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!